Siemanero, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mexo Gaming. Witają was Megboy oraz... Zombie! Słuchajcie, dzisiaj mam dla was scary obby pod tytułem Creep Bob. A więc jest to połączenie SpongeBoba z jakimś creepy gościem. Zobaczcie zresztą, patrzy się na nas, wygląda mega creepy, ma wystające zęby i no... Jest po prostu obleśny gość, a tutaj widzimy jest plankton, taki creepy plankton, a więc spodziewajmy się niespodziewanego, bardzo wrednej, okropnej gry SpongeBobowej. Zobaczmy jak to by wygląda, czy nas czymś przestraszy, tak więc nie traćmy więcej czasu i odpalajmy. Let's go, zombiak! Megboy, tutaj dowiedziałem się, że trzeba skakać po tych beczkach. Dobra, jestem w środku, ty mówisz po beczkach, musimy... Po babeczkach, rety. Po beczkach, nie po babeczkach! Po babeczkach zobacz, nie będziemy skakać. Megboy, tak? Zobacz, tutaj mówi coś do nas plankton. Poczekaj, czekaj, a to już nie przeczytałem, czekaj. Hej, potrzebuję pomocy w zdobyciu sekretnej formuły krabów. Dobra, słuchaj, plankton, mam cię generalnie w nosku, lećmy dalej. No i co my tu mamy? Okej. Okay. O kurde, ale paskudny jest ten Creep Bob. Rety, to jest taka brudna wersja SpongeBoba. Taka bardziej ludzka. Czekajcie, teraz muszę do boku skakać. No, o dobra, przerzuca kotlety. Jeden kotlet, hop. Który przerzucasz teraz? Drugi przerzucasz. Dobra, hop. Nie będę tracił więcej czasu. Hop, hop, hop. Mam kolejny checkpoint. Teraz to po zimnych frytkach. Gdzie ty zombie jesteś? Poczekaj na mnie chwilę. Darnit, chyba diament, nie wiem co to miał być. Ślepy zaułek, szybko użyj tych pełcherzyków, aby dostać się na drugą stronę. Poczekaj, tam jest zombie, nie biegnij tak szybko. Raz, jeden pełcherzyk, drugi pełcherzyk. Oj, spadłem. Masz pierwszą śmierć. No nieważne, rety. Kurczę, nie umiem po pełcherzyk, ale znowu frytki muszę zaliczać. Nie, podoba mi się to. Dobra, a co chodziło z pełcherzykami? Jakbyś czekał na mnie, to mógłbym podejrzeć, jak ty to robisz. A ty na mnie nożem. Noże mnie szczekały. Udało mi się, mam checkpointa, yes! Poczekaj, zombiak, ja nie jestem Megboy, taki dobry. Megboy, noże mnie szczekały. Noże? A gdzie są noże? Ja po pomidorach skaczę. Lol, dobra, biegłem ci teraz na górę. O, słyszę noże. Tam na górze... Słyszę noże, widzę noże. A wiesz, że noże mnie szczekały? Dobra, ale noże mnie szczekały. Dobra, poczekaj. Już lecę. Ja ominąłem noże bokiem na patencie. O, dobra, widzę teraz na dole kolejny checkpoint, gdzie jesteś? O, ten, okropny, ale wstrętnie wygląda ten, jak on się nazywa, plankton. Wiem co robić, szybko wskakuj na te patties, aby dostać się do tych drzwi. No dobra, skaczemy po speśniałych burgerach. Okropne te burgery, ale mam skoki wysokie. Jesteś zombie? Już jestem w sejfie pana kraba. A ty nie możesz poczekać na mnie naprawdę? Tak trudno poczekać na tego Megboya, który taki wolny jest? No, jesteś zbyt wolny, naprawdę. No come on, no mógłbyś poczekać, przynajmniej by ciebie widzowie mogli oglądać, wiesz, że to z mojej perspektywy jest nagrywane, dobra. Yeah. Biegam tutaj. I gdzie jest jakiego ja mam speedo? Dobra, nieważne. Znajdź klucz, aby otworzyć safe. Gdzie ja teraz mam pójść? Jaki klucz? O co chodzi? Tu coś jest otwarte, dobra, mam to. F muszę podnieść, dobra, mam. No jak miałeś na mnie poczekać? Nie wierzysz, jakiego ja mam speedo? Nie wierzę. No ej, nie mogę tam wejść, ale dobra, wszedłem. Ja normalnie chyba już przeszedłem grę, nie no. Poczekasz na tak mnie, poczekasz na mnie, to jest na czas, czy coś, tak się śpieszysz. Dobra, biegam teraz po jakichś pieniądzach i monetach. Właśnie, tu jest safe, ja byłem w safe'ie pana Dobra, krawa. To poczekaj na mnie, zaraz tutaj będę. Ale ty za szybki jesteś. Czekaj, tutaj muszę sobie... Hop, dobra, wychodzę z safe'u. Jestem poza safe'em. I gdzie jestem? Dobra. O, cześć zombie! Ale ja też mam tego speeda, no. Zobacz, co mi się zmieniło. Ja widzę, że Creepbop w ogóle w miejscu biegnie, ty ja spadam stąd. No. Creepbop już biegnie. Czekaj, zobaczmy. Jest! W ogóle go tu nie widzę. No. Dobra, biegnie, dobra, widzę. On tak w miejscu chyba się rozpędzał, co? Mi się wydaje. A. Zobaczmy, gdzie on jest. Oj, daleko. Ty, o, bo ty kol tak przebiegł, że go nogi nie bolą. No to za hardkorowiec jakiś normalnie. Dobra, czekaj, przez kolce teraz ja muszę przeskoczyć. Hop, hop. No. Creepbop jest za mną. Za mną też. O, dobra, no. Nara, Creepbop. O, zniknął. O, i zniknął. Czekaj, tu jest dom tego, jak on się tam nazywa, Patryk. A dom z Kalmara jest rozwalony. Czy ja tu już do domu wszedłeś tego?
Griboba czy SpongeBoba? SpongeBoba, ale tutaj. Jest, co on hoduje? Jest, poczekaj, jest przycisk, aby otworzyć drzwi, idź go znaleźć. Ty nie rozkazuj mi, kurde, mały kurduplu, bo ci zaraz rozdepczę, planktonie. Zobacz, kto normalny by takie rzeczy trzymał w domu? Ale śmietnik tu jest, w ogóle to jest syf. Wiesz co? Czemu ty byłeś w kolcach? Słuchaj, generalnie SpongeBob był czyścioszkiem, prawda? A ten Krabob to jest cholerny brudas, to jest brzydki brudas. Czekaj, co to jest napisane? Shh, nie obudź się, Gary, myślę, że formuła jest w skorupie Garego, idź to sprawdzić. W ogóle naucz się mówić po polsku, słuchaj, stary, bo mówisz źle. Lecimy do Gacusia. Nie Gary, tylko Gacuś, dla mnie to jest Gacuś. Okej, okay, let's go. Tom gada teraz. Co się mówi Gary? Jesteśmy w środku Garego, teraz, aby znaleźć tę formułę. Jejku, stary, ty mówisz jak analfabeta, nie? On w ogóle nie umie mówić. Megboy, nie wierzysz. To nie coś, wiem, te kolorowe mnie strolowało. To cię kolorowe strolowało? To mnie zepchnęło do kwasów... do kwasów Gacusia. O, mnie też zabiło! O ja! Zginąłem! Okej, okay. Dawajcie. To musimy ominąć jakieś te puszki. Hopa, dobra, ominąłem ja puszkę. Ja cię utopiłem. Hopa. Teraz hopa. O, znowu zginąłem! Nie! No tym razem muszę to zrobić. Hop. Znowu! Jak to przeskoczyć na końcu? Normalnie. Wystarczy chwilę poczekać. Jak poczekać? Na co poczekać? No ja zrobię hop. Zobacz na mnie. Weź mi pomóc. Hop. Nie wiem. Ja już gdzieś sobie poszedłem. Hop. A dobra. Tu trzeba było z lewej. Tam mnie oszukujesz. Dobra. Po głowie ryby szybko biegamy. Hop. Meg, bo ja o tym nie wiedziałem. Jedna kość jest fejkowa. Nie no. Jedna rzecz. Fejkowa. Dobra, udało mi się. Mam checkpointa, teraz chodzę po tym, po klatce piersiowej Gacusia. Normalnie do jego serca teraz dojdę. Albo i nie, zaraz zobaczymy, gdzie dojdę. Ale widzę jego serducho. No bije w ogóle? No jakoś tam bije, ledwo. Biedny. Ojej, spadłem. Zaplątałem się leciutko, ale już to odplątuję. Hopa i hopa. Dobra, mam checkpointa, teraz od burgerów się trzeba odbijać pewnie. Pieczarki, tej kości. Pomidory, co ty w ogóle, kurde, Gacuś je, biedny Gacuś, czym go ten karmi, niedobry O krypu? Nie, o nie. Wiesz co, to mi wygląda, jakbyśmy mieli wylecieć z tyłka Gacusia. Tak. Myślisz o tym, co ja? No nie, słuchajcie, zatkamy teraz nosy razem z zombiakiem i trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, a my przez tyłek Gacusia teraz musimy przelecieć, tak więc trzymajcie kciuki, let's go, hopa! Fuj, niedobrze mi, jajku! Nie. O. Dobra, jej! Wyszliśmy z tyłka Gacusia. Koniec gry? Tak, zrobiliśmy to, formuła jest moja. Dobra, plankton. Megboy, zobacz, co mi się stało z skórą. Ze skórą. Jestem purple guyem. Czekaj, ja mordkę zmienię, bo teraz takie podkrążone oczy będę miał. A teraz będę taki. A teraz taki. A teraz. Wiesz co, mi chyba skóra. O nie, jestem biały. Chyba tylko skóra na rękach się może zmienić, zobacz w ogóle. Tylko na jednej nie. Przez na jednej miałem. Patrz, tę skórę mam, jednak działa. Jestem czerwonoskóry indianiec. Dobra, mam kochani, dobra, słuchajcie, skończyliśmy to obby, ono miało być scary, ale by było mega śmieszne, tak więc jeżeli spodobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika z dzwoneczkiem, no i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Megzu Gaming. Pozdrawiam was, Megboy oraz Zombie! Dzięki wielkie, pa pa!